pozwolę sobie na to, żeby jednak spróbować przynajmniej główne tezy tego wystąpienia przedstawić, tyle tylko, że sądzę, że najlepszy będzie tutaj autentyk. Stąd, proszę Państwa, ale o. Zapaści w służbie zdrowia, biedzie i emigracji zarobkowej Polaków. Po drugie, może załagodzić kryzys zaufania do władzy. Może zastąpić medialną propagandę realną, uczciwą komunikacją, rozmową ze społeczeństwem. Po trzecie, może pozbawić wpływu różnorakie grupy interesów, żerujące na polskim państwie i gospodarce i uniemożliwiające dobre rządzenie. Po czwarte, wreszcie może zmienić styl dominującej w Polsce. Proszę Państwa, jeśli Państwo będą ciszej, to będzie słychać. Przez nienawiść i emocje na politykę merytoryczną, programową.